Ekonomik jest szkołą, która zwraca uwagę na sukces naszych uczniów, absolwentów, żeby mieli jak najłatwiejszy start w przyszłość, żeby mieli łatwość zdobycia pracy i osiągnięcia sukcesu. Dlatego spytajmy naszych uczniów, co takiego szkoła organizuje, żeby im to ułatwić. 22 lutego odbyło się spotkanie z cyklu Ekonomista wobec wyzwań rynku pracy pod tytułem Etyka zawodowa ekonomisty. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. I jak przebiegało to spotkanie? Czego się dowiedzieliście? Co was zainteresowało? Na jednym z wykładów była mowa o etyce biznesu w świetle behawioralnych zachowań. Pani przedstawiciel UTP przedstawiła wyniki swoich badań na ten temat. Kolejny wykład dotyczył asertywności w pracy, zachowań i następstw tych działań. Przedstawiciel III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy natomiast w swojej prezentacji przedstawił konsekwencje karno-skarbowe związane z nieetycznym zachowaniem ekonomistów w pracy.